Mamed Khalidov przegrywa w bliskiej walce z Tomkiem Narkunem, kończy karierę. Czy ty byłeś zszokowany tym, co się stało? Nie mówię o wyniku walki, a, a o tym, że no Mamed zostawił rękawice w klatce i powiedział dość. To znaczy, walki nie widziałem, bo to była zaraz jedna po mojej. Ja byłem wtedy jeszcze nie zdążyłem do szatni dojść, a walka już trwała i tam się kończyła, także dopiero będę miał przyjemność też oglądać. Co do decyzji Mameda, no jest dość zaskakująca. Ale z drugiej strony, ja jako sportowiec, poniekąd go rozumiem, e, był w, jest legendą sportu walki aktualną. No, zrobił bardzo wiele dla, dla naszego sportu, dla KSW, dla, dla wszystkich zawodników. E, no przegrał raz z Tomkiem, gdzie wygrywał całą walkę, teraz przegrał drugi raz. No i pewnie ta, to go mocno gdzieś tam, pewnie on musiał sobie już to wcześniej przed walką jakoś sobie ustosunkować, że skoro przegra już tym razem, to już odchodzi, bo to jego czas minął. Nie wiem, nie mówię, może tak było, może nie może też to decyzja była na gorąco, ciężko mi powiedzieć. Dla mnie jest legendą, dla mnie jest wzorem do naśladowania, bo naprawdę bardzo wiele wszystkiego walki praktycznie widziałem, te co walczył w KSW i bardzo wiele tak jakby chciałem się wzorować na nim czy naśladować. Nie wiem czy to jest decyzja ostateczna, może wróci, może nie. Musimy ją mu honorować, uszanować ukłony dla niego. Gratulacje za całą karierę, bo naprawdę była bardzo bogata i piękna. Absolutnie za to dziękujemy, ale no, też takie pytanie musi zostać zadane. No, ktoś będzie musiał ten wózek pchać. Jest kilka takich osób, y, które mogą y, sprawiać, że KSW będzie się rozwijać, że MMA będzie oglądane. Jesteś gotowy podjąć to wyzwanie? Ty i myślę kilku zawodników innych? Spójrzmy na to i odpowiedzmy na to pytanie. Nie mam pytań w takim razie. Mateusz Gamrod.